Hejka, witajcie moi mili, z tej strony Rashi, bo jest to kolejny odcinek, zagrajmy Stalker, czyste niebo. I tak. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku znaleźliśmy fajny sposób tutaj, że można farmić sobie bazę powinności. Druga rzecz, idziemy teraz po zwłoki w furgonetce i ruszamy do Jantaru, oczyścić Jantar. Zobaczyć, coś nam nie doszło tam. Ogólnie ogarnąć trochę dalsze lokacje. Mam nadzieję, że uda nam się też tutaj jakoś wyplenić ogólnie w 100% powinność. I właśnie będę ciekaw, jak dostać się do tej lokacji, bo nie wiem, co to jest za lokacja. Nie jest ona niestety w żaden sposób opisana. I trochę mnie to martwi, bo faktycznie to jest lokacja zamknięta. Bo z niej możemy do wysypisko i do Czerwonego Lasu. Ale z Czerwonego Lasu możemy tylko na wysypisko, na Diantar i do Limańska. Chyba, że to są magazyny wojskowe, które się tak jakoś głupio określiły. Nie wiem. Będziemy musieli to sprawdzić dokładnie. Ci idą gdzie? Cel bariera. No to tutaj wolność coś jeszcze działa. 600 rubli. Czeka na nas w bazie wolności. Ogólnie podoba mi się fakt po prostu dołączenia do wolności i tego, że mogliśmy z nimi tam działać. Tylko powiem, no nie ukrywam, że miałbym dziką radochę, jakby się udało po prostu wyeliminować powinność do zera. Mimo, że zdaję sobie sprawę, że może być to niemożliwe ze względu na skrypty w grze. Chociaż fakt faktem, jak trochę poczytałem, to też była informacja o tym, że po wyeliminowaniu wszystkich sił z całej mapy jest chyba taka możliwość. Więc no też chciałbym spróbować to załatwić w taki sposób. No i ogólnie emisje były. Przez krótki czas nawet dosyć dużo ich było. A teraz nagle wszystko ucichło, więc też to trochę jest takie niepokojące z jednej strony. Ale zobaczymy, co nam czas pokaże. Oczywiście ataki zombie tu ustały, tak, to wszystko się zrobiło. Czy może oni mają tu jakieś dodatkowe zadania dla nas, koledzy? Czyś możemy pomóc? Nie. Skoczmy do doktorka, bo nie pamiętam, czy stamtąd wziąłem tą całą, te wszystkie bronie, bo tam mieliśmy magazyn broni, sprzętu i broni po prostu rozłożony. Także jeżeli nie, wątpię. No właśnie, przydałoby się to stąd zabrać, nie? Doktor. A, teraz bez kałacha przychodzi do nas. Witaj w naszym skromnym laboratorium. Idź do Lewusa. Dziękuję za rozmowę. Możemy kupić u niego naboje snajperskie. Bierę, do snajperki zawsze się przydadzą. I bandaże. Bierę. Idź do Lewusa. Sprawiają nam... Proszę kiedyś wrócić. No jest tam masa tego sprzętu. No gdybym miał go rzeczywiście stąd zabrać, to... to bym musiał mieć pewność, że damy radę tu wrócić. O Boże, no ale to są takie kwoty... Dobra, to olewam, bo nie chcę się po prostu tego przenosić. I przekwalifikowujemy się na pełnoprawnego snajpera w tym momencie. Ze względu na to, ile mamy tam, widzieliście, naboi. 300 naboi do karabinu snajperskiego. 350 w sumie. Więc no... myślę, że to jest najlepsza broń, której możemy zacząć używać teraz, no bo innej opcji tutaj w sumie byśmy nie mieli jakiejś takiej w miarę dobrej. Też te zombie przestały atakować ze względu na to, że to ogarnęliśmy w tym promieniowanie, w tym obiekcie. Wyłączyliśmy chłodzenie, czy włączyliśmy chłodzenie? Jezu, już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Wydrążona kłoda to jest tu jedna rzecz. I ten schowek w sejfie. Tego schowka z sejfu nie mogliśmy wcześniej za żadne skarby zdobyć, bo... nie mieliśmy psioniki tak rozwiniętej w obronie, a teraz mamy... No, psionikę mamy na 42, czyli w sumie
Faktycznie ochronę psioniczną mamy najmocniejszą. Ze wszystkich statystyk obronnych, które mamy, nie licząc oczywiście kuli odporności, ale to jest kwestia już samego egzoszkieletu. Więc mam nadzieję, że tutaj nam trochę to pomoże. I w sumie własnego ekwipunku giru mamy 57 kilo. To nie jest też tak źle. Tylko, że ze względu na to, że tu są mutanty. Z którymi... Tak, szowak, przyszłoby nam się zenkanterować. No. Okej, okay, cały pak został rozbity. Chyba teraz tutaj tylko te są już mutanty. Schowaj to, wyciągnij detektor. No, tylko mutanty tam zostały. Jak widać, zombie wycięliśmy. W ogóle wydaje mi się, że my dużo już takich zagrożeń. Oh shit, będzie bolało. Wow. Okej, więcej szczęścia niż rozumu. Zdecydowanie. O, ładny schowek. Nie możemy im w niczym pomóc niestety też. Szkoda. Może artefakt tu znajdziemy. Patrząc na to, jak tutaj wszystko się zabierało do tego, to raczej nie. Cztery apteczki, fajna rzecz, apteczka zawsze się przyda. Teraz tak, musimy przejść tędy. Zbijemy te mutanty, zabieramy ten schowek. I spadamy do... Oh shit. No. Dlatego zawsze trzeba patrzeć, jak się idzie. Kurde. Ale stanę egzoszkieletu dalej niewzruszony, więc... Faktycznie to... Czy się złego coś stało? No inaczej, no. Nie zapomniałem też o tym, że to jest egzoszkielet już. To nie jest już tam pancerz. Tak, to już szkielet jest cały. Ładnie. Okej, okay, zapis szybki. Tutaj też jest kurde masa tego sprzętu. I teraz tak, jakby tam się dostać najlepiej było. Chyba najlepiej opatentowanym pomysłem było wejście od góry. No. Najlepiej opatentowanym pomysłem było wejście tędy przez górną część. Zobaczymy jeszcze. Tutaj jest też tych akaczy. Masa. Dlatego to w ogóle nie będę sprzątał. To bym się zarobił. Dobra, chyba że jest to winter, który jest trochę więcej warty. I teraz tak. Safe na górnym piętrze. Okej. To jest to. No jak się do tego dostać teraz, nie? Nie, to jest ten safe jak nic, nie? To jest jak nic ten safe. Tylko widzicie, jak się do niego dostać? Tam się fizycznie nie idzie do niego dostać. Albo jestem na to za głupi, ale wydaje mi się, że nie idzie się do niego fizycznie dostać. Wow! A teraz to muszę przyznać, że to była skoczna bestyjka. No czekajcie, a jakby przejść tędy dołem... Moment. Co to jest?
Schowek w sejfie. Sejf na terenie fabryki. No dobra, wejdźmy jeszcze raz. Tu jest ten sejf, nie? Bo może być też tak, że jest kwestia... No nie ma tam... Nie ma tam innego wejścia, no. Nie wiem, wydaje mi się, że nie idzie tego sejfu otworzyć. Gdyby się dało go otworzyć, to... To on się powinien mi odhaczyć w tamtym momencie, jakby... Jak byliśmy, no bo widzieliście... Stałem przy nim, grzebałem, klikałem i nic. Nawet nie mieliśmy punktów, w którym mogłaby zajść interakcja. Więc wydaje mi się, że jest to trochę... Jest to trochę zburany quest. Nie wiem, dobra, ignoruję to, bo to jest... naprawdę, to jest szkoda po prostu dodatkowego tutaj zapału. No, więc zobaczymy, co tam dalej nam strefa pokaże, czy co. Okej. Best spawn ever. No dobrze, to tak, tylko kwestia jest tego. Aha. Kwestia jest też taka, że idzie emisja. Okej, przed emisją możemy się ukryć tutaj, przynajmniej blisko mamy miejsce. Chociaż nie zmienia to faktu, że w egzoszkielecie za szybko się nie biega. Możemy porobić wszystkie rzeczy najpotrzebniejsze po drodze. Bo jeżeli zdejmę teraz pancerz, to wiem na przykład, że już się z tego nie wykaraskam. Bo chyba, no nie mam 8 dychu dźwigu, tak o. Nawet bandyci tam zaczynają spieprzać. Nie, oni tu przyszli, żeby na mnie popatrzeć. Witam. No dobrze. Dobra, też mi są pozamykane. No to co, czekamy, no, czekamy. Trzeba poczekać, zobaczyć, co tam trzeba zrobić i tyle. Dobra. Ile tu mamy? 13 milisekund, tak. Masa mutantów tu jest, to mnie trochę martwi. Tu mamy trochę ten schowków. Tutaj mamy tą anomalię. Tu mamy te magazyny wojskowe. Wydaje mi się, że magazyny wojskowe to będzie ta lokacja. Tu mamy wolność, tu mamy monolit w ogóle. No to wygląda tak, że to by mogły być te magazyny wojskowe. To wygląda, że to może być to. Jeżeli tak jest, no to spoko, nie? Poczekaj na koniec emis. Kurczę, no... Cieszy mnie to na przykład, że tu mamy celność taką wysoką na tym SWD, ale... Faktycznie... Kurczę, chciałbym zrobić sobie karabin. To już taki naprawdę taką petardę mega jakąś, która by pozwoliła nam... Wiele płynniej tutaj działać na terenie ogólnym, tak jakby powiedzieć, nie? Że wchodzimy do budynku i jest gitara. O, poczekaj na koniec misji, fajnie. Zrobione. Jak tutaj to wygląda? Czy tu możemy wejść? Możemy. Koń zaczną strzelać, to odpowiem ogniem najwyżej, ale... O, bardzo ładny artefakt. To wrzucamy drugi liść. O, panie. Zarąbiliście, nie? Wow.
No teraz to powiem, że ucieszyło mnie to. Bo 2 razy minus 6, na, jako że mamy dwa bąble, no to... To świetna, świetna sytuacja, nie? I tak, teraz musimy przejść po ten schowek. My idziemy tak, tak i będąc tutaj w tej okolicy skoczymy po tamte dwa. No ale na pewno te paki, paczki mutantów będą po nas chciały przyjść, nie? I to jest 150% pewności. Okej. Dobra. Przyznam, że teraz się przestraszyłem, bo nie spodziewałem się tu kundla za tym. Za płotem i tak. No było to zdziwienie. Było to zdziwienie i to nie małe. 100 naboi. Ładnie. No też możemy pochodzić trochę z PDA. Znaczy tym z detektorem, bo faktycznie to jest. No jednak miejsce ogromnej ilości anomalii. Więc może udałoby nam się znaleźć też coś, co by nam pomogło w naszej wędrówce. Tutaj. Tu mam tą przestrzenną, to w nią bym nie chciał wchodzić. Aha, nie da się na to wejść. Czyli możemy wyłączyć lampę, bo on, latarka nam się nie przyda. Tutaj są trzy ciała. Okay, idą po nas. Dobra, kroki za nami były, więc... No ja powiem w ten sposób, nie chciałbym mimo wszystko natrafić na... Nie chciałbym mimo wszystko natrafić na... pijawki, bo pijawek nienawidzę. Pod żadną postacią. No, właśnie, o wilku mowa. I on tu gdzieś jest. Był. Znowu z tej strony podejdzie. Tym razem z tej. Co jest nieśmiertelny wtedy? No bo teraz nie wiedziałem. O! Dobra, idziemy na całość i tyle. No, no. No, fakt jest taki. Fakt jest taki, że te mutki, one bardzo agresywne, bardzo niebezpieczne są w grupach. Jak widzieliście, te psy, no to się rzuciły momentalnie na nas i jak nas oblazły we trzy, to miałem naprawdę bardzo małe szanse na zrobienie czegokolwiek. My nas naprawdę przyskrzyniły. Kto tam jest? Powinność. Skoro są to żółtodziały z powinności, i tu będzie drugi.
Okej, trochę pudła mi idą, ale... O. Dobra, nieważne. Walenie przez tą kratkę nic nie daje. W sumie możemy sobie stanąć tu. Te drzwi są zamknięte. Nie, dobra, już się tak nie wygłupiajmy aż, nie? Mam trochę naboi do broni, ale... Dobra, tak co, czy inaczej... Trochę ich tu zmęczyliśmy. Musimy iść tak do tamtej anomalii. No. No, serio? Aha. Teraz się okazuje dopiero, że nie mogę tędy przejść w ogóle tam, tak? Bez jaj, nie? To już jest hamuwa teraz. Na pewno musi być dziura w płocie. Bo jak nie ma, to naprawdę będę zły. Tutaj też ktoś jest. Dobra. No, Jezu, fajnie, czyli... Czyli wychodzi trochę na to, że nam się zmienia zupełnie plan działania i plan tego, co miałem zrobić w tym odcinku. No i trochę mi się to nie podoba. Dobra, to wiem co chodzi teraz z tymi. No dobra. Czyli jest ciekawa, jest jakaś tu inna opcja przynajmniej tego. Widzę, że będę się bawił tutaj trochę z tym. No.
Okej. Dobra, to ogarnęliśmy. Tego idioty z góry zaraz zdejmę. Który odważył się w ogóle strzelić do mnie. Wow. Okej. Mam nadzieję, że ten artefakt był tego warty. Zdrowie plus 6 pro... średnio. No i teraz drugie pytanie. Jak stąd wyleźć? Tędy. Chyba. Dobra. No. Ładnie. Czyli teraz tak, w sumie faktem jest to, że zeżarliśmy tam tonę apteczek. Drugim faktem jest to, czerwony zawór w kopalni. No, czerwony zawór w kopalni. Okej. No to tak. Tu chyba był gościu. Nie, to jest artefakt. No i to był artefakt, który wyglądał całkiem fajnie. No był chyba kompas. Wytrzymałość plus 6. Fajny artefakt, no przyznam, bez bicia. Aczkolwiek chciałbym tutaj znaleźć rzeczy bardziej przydatne. Jakieś rzeczy, nie wiem, takie, które mi się faktycznie przydadzą gdzieś tutaj, nie? W dalszej podróży. Okej, a to gdzie jest? Rura w kopalni. Naboje. No dobra, no jakoś to wyszło, no. Czyli de facto, no tutaj nie było nic. Nic poza tymi dwoma artefaktami, no ale z drugiej strony wszystko skróciło się do tego, że musimy wrócić tą samą trasą, co tu szliśmy i... Dobra, dziwne było, to było dziwne, naprawdę. No i musimy wrócić tak tą samą trasą, co tam szliśmy tu, no i będzie trzeba wracać, będzie trzeba robić kółka, ja nie wiem. Dobra, zróbmy zapis. Czyli tak, musimy przejść wtedy tędy. Całą tą górę naokoło obejść. O ja. Ale żem dał ciała, nie? Cia, bo tam jest później to przejście tym tunelem tędy, nie? I pitu, pitu. No ale, dobra, mamy... Mamy kompas i świetlik, to są dwa artefakty, które... No, no faktycznie się przydadzą. Ze względu chociażby na same walory po prostu wyceny tych artefaktów. Mój ulubiony oponent, jeżeli chodzi o mutanty. Snorki, moi ulubieni przeciwnicy, kurde.
O, dobra, oni nie mieli jakiejś strzelby? Electric Field, dobra. Ja będę teraz lecieć po prostu przy krawędzi, żeby... No, a zdrowie się regeneruje. A, powoli regeneruje. Bo najważniejsze jest to, żeby ta opcja w ogóle działała, nie? Bo jeżeli już działa, to tam... Tutaj, żeby nie wpaść znowu. Tu był. Kurde, ile tych anomalii tu jest, tych powietrznych. Dużo. Bardzo dużo. Ale zobaczcie też taką rzecz, że no, dopóki my w sumie jakoś mocno nie ingerujemy w to, żeby walczyć z zoną, to zona też niespecjalnie chce nam dopiec, nie? A jak widzieliście, przechodziliśmy tam koło tych kilku snorków. Jak tu przechodzimy koło tego psa, też nie był zbyt chętny do walki, nie? Mimo wszystko, więc... No, natomiast ze snorkami niestety to się inaczej nie da. Ze snorkami się niestety inaczej nie da, no ale... Coś, co snorki robią idealnie, nakładają krwawienie. Naprawdę, no. Traficie na większą ilość snorków? Duża szansa jest na to, że się wykrwawicie po prostu w walce z nimi, nie? Więc to są rzeczy, na które musicie bardzo uważać. Dobra, detektor. Ciekawe miejsce. I tu będzie schowek. Będzie schowek, o którym jeszcze nie wiem, ale wiem, że on tam będzie, nie? Mutant. Oby nie było tego dużego gościa znowu, nie? Bo jeżeli tutaj będzie znowu ten duży gościu... Nie, tam jest pak. Dobra, paczka. Psia paczka. No dobra. Ciało do ciała, usta do ust. Dobra, tu są dwa artefakty. Chciałbym je wydobyć. O, już jestem martwy, nie? Jesteśmy martwi, dobra. No to jest taka trochę... Powiedzmy... Triki. Tutaj tej... No właśnie, tylko... No... No już jesteśmy martwi, nie? Kurde... No trudne to będzie do zrobienia, nie? Myślę, że nie ściągnę tego artefaktu stąd. Chyba się nie uda. Okej, teraz tak, jeszcze raz, tego tutaj podejść nie ma problemu, nie? Ale ten drugi odpuszczam, nie? No bo faktycznie, no fajnie byłoby go mieć, ale
Ale to jest niemożliwe do zrobienia przynajmniej w tym momencie. 30 kilo. Okej. Złota rybko moja, ty. 30 kilo do udźwigu, 130 w kombinezonie. Czyli faktycznie 140 mamy. Nie? No przepraszam, 139,90, nie? Nieźle. No, jestem bardzo zadowolony już teraz, nie? Z takimi... O, w dupę. No. Dobra, ten drugi był tam bardziej z boku, to go olewamy już. Nie będę go ścigał. Nie o to mi chodzi. Nie o to mi chodzi. Nie o to chodzi, żeby ścigać tego snorka, tylko żeby dostać się do celu. Tyle, że widzę, co tam się może szykować. Może to być portal, jakiś teleport. Więc pierwsze, co to? Ciała. Ciała trzeba podsprawdzać. O, czy to nie są środki ci goście, których zostawiliśmy tu? Wtedy? Kurczę, musimy zobaczyć, musimy sobie cofnąć materiał tamten, co wcześniej był nagrywany. Ojciec Walerian. Stalkerzy samotnicy tu. No, tak mi się też właśnie zdawało, że to może być to. Czyli, no, faktycznie... tylko czemu Valerian tu był? I radziecki czołg. Dobra. Ten bąbel teleportacyjny. Okej. No, jesteśmy tu przy oddziale powinności. Któremu teraz bardzo chętnie wpieprzę za to, że mnie tak trollowali. Tylko jesteśmy tak pijani. No, odparliście, nie? Chyba w zaparte. Hehe. Liryczne suchary. No ale dobra, okej. Oddział powinności został wyeliminowany. My musimy pogadać z leśnikiem. Mam nadzieję, że leśnik da nam możliwość sprzedania u niego rzeczy. Drabina jest tu, okej. Jesteś tu. Czemu zawdzięczam ten przy... Dobra. Limańsk był... Nie jesteś... Dobra. I... Obyśmy się jeszcze spotkali. Czyli możemy się u niego teraz naprawić, tak na dobrą sprawę, z tych gratów, co wziąłem. Pomów z dowódcą posterunku. Czyli zbliża się tu oddział powinności. O Boże. Nie, musielibyśmy wytrzeźwieć, żeby z karabinu snajperskiego teraz...
O. O, to jest w dupę. No. Skończyły się rzuty kamery. Wow. To mi się podobało. To był fajnie rzucony granat. Nie powiem. Wrzucili go idealnie, nie? Ja tylko usłyszałem dling dling i booma od razu, nie? Dostaliśmy. Dobra, moi mili. Ale więcej zobaczymy już w następnym odcinku, także dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej!